Krytyka. Już w podstawówce y, moja mama dowiedziała się, że jest ze mną pewien problem, y, ponieważ wychowawca w trzeciej klasie podstawówki powiedział mamie, że Ewelinka bardzo krytykuje. No i moja mama przyszła po wywiadówce i powiedziała Ewelinka nie krytykuj. Ja osobiście teraz mając już 31 lat uważam, że jest to niesamowicie ważna cecha i nie zabijajmy tej cechy w naszych dzieciach, y, bo warto i tak rozumiem krytykę, warto patrzeć krytycznie na to, jak ludzie interpretują rzeczywistość, jak każą nam myśleć. Interpretujmy to samodzielnie, zastanawiajmy się, czy na pewno tak jest. No też, mając nasz bagaż doświadczeń, czasami patrzymy na rzeczy inaczej. I to, że patrzymy na nie inaczej, nie znaczy, że patrzymy na nie źle. Dziś chcę powiedzieć o tym, jak krytykować, bo uważam, że będąc małą dziewczynką po prostu robiłam to źle. Dlatego wychowawca zwrócił uwagę mojej mamie. Myślę, że raniłam wiele małych pobasków w podstawówce, bo krytykować też trzeba umieć, żeby nadal ludzie chcieli z nami rozmawiać. I jak zaczęłam się zastanawiać, będąc już bardziej dojrzałą osobą, jak krytykować, to nauczyłam się w trakcie mojego życia takich dwóch strategii. Pierwsza to krytyka na kanapkę, czyli ma takie trzy elementy. Jest komplement, krytyka i zamykamy znowu komplementem, i to jest jak najbardziej ok. Natomiast ja uwielbiam, jeżeli ktoś daje mi krytykę konstruktywną, nie tylko tę na kanapkę, i ona również składa się z trzech elementów czyli zaczynamy z grubej rury, od krytyki, następnie dajemy uzasadnienie. I potem dajemy jeszcze propozycję rozwiązania problemu, bo krytyka to jest przeważnie po prostu jakiś problem. No, Twoim zdaniem ktoś coś robi źle, Twoim zdaniem jakaś sytuacja jest zła. Więc uważam, że tutaj ta, ta druga strategia szczególnie pokazuje, że umiesz coś też strategicznie zaplanować i że umiesz zaproponować rozwiązanie. Więc ja sobie bardzo, bardzo cenię i staram się też szlifować to u siebie. Kiedy rozmawiam z moimi kursantami i widzę, że coś można by było dopracować. To mówię, że to powinnaś, powinieneś dopracować, bo wydaje mi się, że to nie działa z tego i z tego powodu. I rozwiązanie to jest na przykład zrobienie tego, tego, tego. Osoba od razu inaczej na Ciebie patrzy, nie czuje się u, z, u, ur, tak, jakby zraniona, że została skrytykowana, tylko bardziej dałaś jej jakąś super poradę. Więc jest całkiem inna, inny tutaj pogląd, a przecież to była ciągle krytyka. Więc mam nadzieję, że będzie to dla Was pomocne. Jak mnie złapiecie na niekonstruktywnej krytyce, to oczywiście możecie dać mi po łapkach publicznie. Yy, I do zobaczenia w następnym filmie. Krótko.